I ważna informacja, mam nadzieję, że to będzie widać i słychać, ale w końcu kupiłem taką lepszą kamerkę, więc bardzo liczę na to, że te wiele uwag, które od Was dostaję, których prosicie o to, żebym coś zrobił przede wszystkim z dźwiękiem, czasem też z obrazem, to nie miałem dobrego sprzętu, taka jest prawda. Ale w końcu troszeczkę udało mi się zainwestować. Kupiłem coś takiego polecanego przez blogerów. No i zobaczymy. Jeszcze czekam na mikrofon do kasku. Zobaczymy, jak to się sprawdzi dzisiaj. Mówię po prostu normalnie w kasku. Kamerkę mam na zewnątrz zamontowaną przed sobą na szczęce. No i zobaczymy, jaki ten dźwięk będzie. Mam nadzieję, że będzie i tak dużo lepszy niż to, co było do tej pory. A od następnego odcinka już mam nadzieję dojdzie ta kamerka do wewnątrz. Będę mógł podpiąć się do kamery i mam nadzieję, że będzie w ogóle dużo, dużo lepiej. Teraz musimy czekać na pociąg. No dobra, kochani, wjeżdżam na obwodnicę. Także zapraszam wszystkich do obserwowania, jak KTM RC 125 zachowuje się na obwodnicy.